wierzygodni bracia w kapłaństwie, wszystkich urzędów i piastowanych godności, z księdzem kanonikiem kustoszem tego wspaniałego sanktuarium Gaździny Podhala. Drodzy siostry i bracia, wczoraj rano, kiedy jak zwykle w łazience włączam program Trójki radiowej, wysłać wiadomości, tuż po nich rozległ się następujący refren nieznanej mi zupełnie piosenki. Mój Bóg nazywa się Nie Wiem. Mój Bóg nazywa się Nie. Przyznacie, że jak na początek dnia musiało to zabrzmieć szokująco. I na pewno dzisiaj, kiedy jesteśmy po tym pięknym rozważaniu wobec Najświętszego Sakramentu, a w tle Matki Bożej, ludzi mierskiej, ten szok się jeszcze powiększa. Spróbowałem potem w internecie znaleźć coś więcej na temat tej piosenki i okazało się, że jest to singiel, który teraz wypuszczono i komentarz do tej piosenki nie podano całej treści, tylko właśnie ten refren. Komentarz brzmiał następująco. Piosenka słodko-gorzka o współczesnym świecie, w którym sztuczna inteligencja, nowe źródła energii, nowe rewolucyjne leki i technologie powodują, że wydaje się nam, że cywilizacja osiągnęła najwyższy w dziejach poziom rozwoju. A jednak nadal nie mamy odpowiedzi na żadne z podstawowych pytań. Ten komentarz trochę jakby łagodził ostrość przesłania. Ostrość przesłania, które brzmi tym bardziej mocno, bo to jest duet. Pierwszą część, mój Bóg nazywa się nie wiem, śpiewa pewna pani. I zaraz jako komentarz jeszcze bardziej ostry, głos mężczyzny, mój Bóg nazywa się nie. Pierwsza część może brzmieć w duchu agnostycyzmu, zagubienia pewnego, które jest typowe dla ludzi, którzy żyją tak, jakby Boga nie było. Ale druga ma coś z postawy diabolicznej. Non, nie, non serviam. Oczywiście sięgnąłem do Pisma Świętego. Tam najpierw znajdujemy słowa świętego Jana z jego pierwszego listu o Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłość, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. A potem Chrystus o sobie samym. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. To odnośnie tego, mój Bóg nazywa się Nie Wiem. A odnośnie do tego, co śpiewał w mężczyzna, mój Bóg nazywa się Nie. Słowa świętego Pawła z drugiego listu do Koryntian. Dlatego też przez Niego, Chrystusa, wypowiada się nasze Amen Bogu na chwałę. Tym zaś, który umacnia nas wespół z nami, jest w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg,
On wycisnął na nas pieczęć i zostawił na nas zadatek ducha w sercach naszych. A to dlatego, że Chrystus, Syn Boży, ten, który głosiłem wam ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był tak i nie, lecz dokonało się w nim tak. Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są tak w nim. Nasz Bóg jest tak. I dlatego my w Niego wszczepieni i naznaczeni jednym duchem mówimy nasze amen Bogu na chwałę. To jest nasz program. Mój Bóg nazywa się miłość i prawda. Mój Bóg nazywa się tak. To jest nasz program. Każdego chrześcijanina od chwili chrztu, a zwłaszcza każdego kapłana, który zobowiązał się podczas święceń iść drogą Chrystusa na chwałę Ojca i dla zbawienia świata. Kapłan musi wiedzieć, jakie jest imię Boga, którego głosi. I całe życie kapłańskie, każdy gest jego życia musi być tak na chwałę Ojca. Jesteśmy, moi drodzy, w szczególnym czasie rozpoczynającego się Wielkiego Postu, o którym pisałem w liście na ten święty czas, że ma być to czas przygotowania do Kongresu Eucharystycznego, a jego punktem kulminacyjnym będzie beatyfikacja księdza Michała Rapacza w dniu 15 czerwca tego roku. Za 4 miesiące. I tutaj pozwólcie, moi drodzy, że powiem wam, dlaczego tak bardzo się zaangażowałem w beatyfikację księdza Rapacza. Przecież przybywając z Poznania przez Łódź, nic nie słyszałem o nim. Ale kiedy w początkach mojej posługi tutaj w archidiecezji krakowskiej usłyszałem o jego postaci, zrozumiałem, że muszę podjąć na nowo trud beatyfikacji, która to beatyfikacja wydawała się już zupełnie w Rzymie odłożona ad acta. Zaangażowałem się dlatego, że przypomniała mi się postać księdza poznańskiego, którego życie jest niezwykle podobne do życia księdza Rapacza. I pozwólcie mi właśnie o nim najpierw mówić, jako przykładzie kapłana, który wie, jakie jest imię Boga, którego głosi i którego życie było nieustannym tak na cześć Najwyższego. Urodził się w roku 1902, 2 lata przed Rapaczem, w Bydgoszczy. 6 czerwca 1925 roku przyjął święcenia kapłańskie w Poznaniu. Przez 2 lata studiował filozofię klasyczną na Uniwersytecie Poznańskim. A potem arcybiskup poznański i gnieźnieński, kardynał August Chlond, skierował go na prestiżowe placówki wikariuszowskie w Poznaniu. Do świętego Floriana, do Bożego Ciała,
do świętego Marcina. W międzyczasie rok tylko był jeszcze w Koźminie jako nauczyciel religii w seminarium nauczycielskim. Ale też w tym samym czasie, w nieodległym od Poznania Żabikowie i Luboniu, i tutaj, żeby zrozumieć tę nieodległość, powiem, że to mniej więcej to jak Skawina wobec Krakowa. Praktycznie dzieli dzisiaj autostrada Poznań od Żabikowa i Lubonia, tak jak autostrada dzieli Skawinę od Krakowa. Właśnie tam, w małej wioseczce należącej do parafii Żabikowo, zaczęto tworzyć wielki zespół, organizm, jeśli tak można powiedzieć, przemysłowy, jako zaplecze do Poznania. Ściągali ludzie z całego regionu i pewno spoza niego. I wśród tych napływowych ludzi, robotników, zapewne nie zawsze sprawiedliwie wynagradzanych, jak to wówczas było, pojawiły się bardzo silne wpływy komunistyczne. I kardynał Chląd, widząc tę sytuację, w roku 1933 skierował księdza Strajcha, miał zaledwie 8 lat kapłaństwa, do Żabikowa, żeby zajął się przede wszystkim tym Luboniem. Zaczął budować kościół, organizować życie duszpasterskie. I rzeczywiście 2 lata później doszło już wprost do formalnego utworzenia tej parafii w Luboniu pod wezwaniem świętego Jana Bosko i jako proboszcza tej nowej parafii kardynał Chląd mianował księdza Strajcha. W trudnym, robotniczym środowisku. Zaczął budować kościół, gromadzić młodzież i wyobraźcie sobie, moi drodzy, zaczął tak tych ludzi przyciągać do siebie, że wieść o nim dotarła do Moskwy. I z Moskwy wysłano agenta, który w niedzielę 27 lutego 1938 roku, to była niedziela, podczas mszy świętej, którą ksiądz Stanisław Strajch sprawował, msza dla dzieci. Jak to wtedy było w zwyczaju, starsi może pamiętają, ksiądz odczytawszy Ewangelię, składał ornat, kładł go na ołtarz i udawał się na ambonę, już tylko ze skrzyżowanymi stułami, tak to było. Właśnie w drodze na ambonę zbliżył się ten agent ubrany na czarno i dwukrotnie strzelił do księdza. Trafił go w głowę. Jedną kulą, druga utkwiła w ewangeliarzu. Padły kolejne 2 strzały w plecy. Zabójca wtargnął na ambonę i zaczął krzyczeć: niech żyje komunizm. Wynoście się z kościoła, to za waszą wolność. Wraca echo tej piosenki: mój Bóg nazywa się nie. Kościelny Franciszek Krawczyński, słysząc strzały, wybiegł z zakrystii, rzucił się na zamachowca, którego ręka była ciągle uzbrojona w pistolet, wywołała się szamotanina. Padły kolejne strzały, pan Krawczyński został ranny w prawą skroń i w lewy bark. Pociski ugodziły także 2 inne osoby, ale ludzie starsi rzucili się na zamachowca. Wezwano policję, aresztowano go. Bardzo szybko, bo już w marcu, odbył się sąd w Poznaniu nad zamachowcą. Poznano jego imię, nazwisko, Wawrzyniec Nowak.
skazano go na śmierć. Podaje się, że wyrok śmierci został wykonany na nim 28 stycznia 1939 roku. Ale to wcale nie jest pewne. Mówi się, że wymieniono go na jakiegoś polskiego agenta, wywiadowcę w Moskwie, jak to zwykle się szpiegów wymienia, więc ten zabójca miał ocaleć. Ja pamiętam w książeczce do nabożeństwa mojej babci, która dała mi mama, znalazłem obrazek księdza Stanisława Strajcha z modlitwą o jego beatyfikację. Już w 1939 roku. No ale potem przyszła wojna, a potem komuna. O księdzu Strajchu nie można było nic mówić, ale ludzie pamiętali. Żyli jeszcze przecież świadkowie tej mszy świętej, tragicznej. Ja się potem też jako biskup pomocniczy w to zaangażowałem i przeniesiono prochy księdza Strajcha z cmentarza pod kościół w Luboniu, podobnie jak w przypadku księdza Rabacza. Toczy się jego proces beatyfikacyjny, zaczęty w 2017 roku. Jest już, jak wiem, w Rzymie daleko zaawansowany, ale ksiądz Michał Rapacz, z czego się bardzo cieszę, będzie beatyfikowany wcześniej. A teraz ksiądz Michał Rapacz. Urodził się 2 lata po Strajchu, 19 września 1904 roku. Przyjął święcenia kapłańskie w 1931. Ten jego rocznik był wybitny, jak wiemy, bo już jest 2 błogosławionych. Ksiądz Władysław Bukowiński i ksiądz Piotr Dańkowski. A rozpoczyna się proces jeszcze jednego informacyjny, zmierzający do beatyfikacji, jeszcze jednego księdza, księdza marszałka diecezji bielsko-żywieckiej. Niezwykły rocznik. No i potem wikariusz w Płokach od 1931 do 1933, potem w Rajczy od 1933 do 1937. No i właśnie w 1937 roku, w sytuacji, kiedy dotychczasowy proboszcz w Płokach rezygnuje, bo sytuacja jest ciężka, bo nie ma komunikacji z wiernymi, nie czuje ich miłości, jak pisze. A potem nikt inny z księży, którym się tę parafię proponuje, nie chcą jej objąć, bo jest trudna. Arcybiskup Adam Sapieha proponuje ją księdzu Michałowi. On ma też zaledwie kilka lat kapłaństwa, dokładnie 6. No i pracuje tam. Pracuje doskonale wiedząc, jak trudny to teren. Ale też zdają sobie sprawę z najważniejszego. Tu chodzi o zbawienie ludzi, ale także jego. Wszystko w każdym razie inne, wszystko inne jest dużo mniej ważne niż właśnie to. I można też o nim powiedzieć. Pasterzuje zgodnie z tym, co pisze święty Paweł do Tymoteusza. Głoś Chrystusa w porę i nie w porę. Staje się bardzo wyraźnym znakiem sprzeciwu. Właśnie dlatego, że każdego dnia chce mówić Panu Bogu, temu, który go powołał i wybrał, swoje tak. Bo Chrystus jest tak. Przeżył okupację, narażając swoje życie.
ale przeżył ten terror niemiecki, hitlerowski. Natomiast nie dane mu było przeżyć terroru komunistycznego, który zaczął się w tych terenach w 1945 roku. Zaledwie rok po tak zwanym wyzwoleniu, w marcu 1946, komórka komunistyczna w Trzebini wydaje na niego wyrok śmierci. Dowiaduje się o tym. Pojawiają się głosy życzliwych, żeby płoki opuścił. A on odpowiada w jednym z kazań: choćbym miał trupem paść, nie zaprzestanę tej Ewangelii głosić i nie wyrzeknę się własnego krzyża. I noc z 11 na 12 maja 1946 roku, noc jego męczeńskiej śmierci, o wpół do pierwszej w nocy wtargnięcie na plebanię, odczytanie wyroku śmierci i słowa, które wypowiadał, a które słyszała jego przyrodnia siostra prowadząca mu gospodarstwo. O Maryjo, Matko Boska. A kiedy o pierwszej w nocy opuszczał plebanię, związany, mówił już tylko: fiat voluntas tua, Domine. Fiat voluntas tua. I potem ta jego prawdziwa kalwaria, droga krzyżowa, aż po las, gdzie najpierw był uderzony tępym narzędziem w tył głowy, a potem oddano w jego głowę dwa strzały. O 7:30 rano znaleziono jego ciało. Znaleźli go pasterze. W pamięci ludzi świadectwo o nim zapisywano od razu. I w Płokach, i w Rajczy. Pozostał jako człowiek dobry, życzliwy, pełen sprawiedliwości, ale też wymagający. Wymagający od siebie, ale także wymagający od innych. A przy tym wrażliwy na ludzką biedę. Jawił się też jako człowiek, który kochał Polskę, jako patriota. W czasie okupacji przechowywał u siebie pewnego Polaka, który znalazł schronienie u niego, pochodził z Bydgoszczy. Groziła mu kara śmierci. Niemcy wymordowali już mu i żonę, i troje dzieci, i matkę. Gdyby go Niemcy znaleźli, na pewno by go rozstrzelali, ale także rozstrzelaliby samego księdza Strajcha. A on miał go odwagę ukrywać u siebie. A kiedy 20 kwietnia 1942 roku przypadały kolejne urodziny Hitlera, co było świętem państwowym, zażądano, żeby ksiądz Strajch udekorował kościół swastykami, flagami hitlerowskimi. Kościelny mówił, takie dostawił zeznanie: widziałem, jak się tym ksiądz Rapacz przejął. Mówił do mnie, że gotów jest umrzeć, pójść do obozu, niż spełnić niemieckie polecenie. Kościoła nie ubraliśmy flagami niemieckimi, bo oświadczyłem komisarzowi niemieckiemu z Młoszowej, że takich flag nie mamy. Wspierał także partyzantów, którzy szukali u niego możliwości ogrzania się czy jedzenia. Ale to jego tak, wypowiadane codziennie Bogu, było przede wszystkim tak kapłańskim.
Proszę sobie wyobrazić, co noc szedł do kościoła adorować Najświętszy Sakrament, leżeć krzyżem i modlić się za swoich parafian. A znał ich dobrze. Miał spis wszystkich parafian i każde imię i nazwisko było opatrzone odpowiednim komentarzem, kim on jest. Od bardzo gorliwego do względnie dobrego, do obojętnego, aż po wroga. Za wszystkich się modlił. Tak jak to Pan Jezus mówił w dzisiejszej Ewangelii. Żebyście byli miłosierni jak Ojciec. I modlili się za własnych nieprzyjaciół. Czekał na penitentów nieraz długie godziny sam, przebywając w konfesjonale. Zatroskany o wychowanie, o edukację religijną dzieci i młodzieży. Bardzo mu to leżało na sercu. Żeby nowemu pokoleniu poddawanemu indoktrynacji komunistycznej, ateistycznej, dać prawdziwy Boży pokarm. Prawdę Bożą. A przy tym wymagający od innych. I to wymagający od innych wtedy, kiedy chodziło o rzeczy najświętsze. To znaczy o sakramenty. października 1945 roku w księdze parafialnej on sam zapisał. Żeby uniknąć nieprzyjemności, jak się to zdarzało w ostatnich czasach, jeszcze raz z naciskiem podkreślam. Na chrzestnych ojców do chrztu świętego absolutnie nie prosić mi ludzi niepraktykujących, którzy świadomie, dobrowolnie nie przystępują do sakramentów świętych i nie wypełniają obowiązków sumienia, jakie nakładają niedziele i święta. Nasza święta wiara i Kościół Chrystusowy przy udzielaniu sakramentów nie potrzebują posługiwać się takimi dwulicowymi ludźmi, którzy zależnie od okoliczności chcieliby i Bogu, i diabłu służyć. Byle tylko interes szedł. Dziś są tego rodzaju czasy, że każdy musi się śmiało zdeklarować, być albo nie być. Musi się oddzielić plewy od pszenicy. Od swoich parafian też żądał, by ich postawa była tak, tak, nie, nie. Nie tylko od siebie tego wymagał. Ale tym się naraził. I nie potrafili znieść jego wyrazistości. Prawdziwie Chrystusowej. Więc go zamordowali. Mało kto, moi drodzy, zwrócił uwagę na pewną zbieżność dwóch dat. Zamordowano księdza Rapacza w nocy 12 maja 1946 roku. Tego dnia przyjmował sakrę biskupią na Jasnej Górze nowy biskup lubelski Stefan Wyszyński. 10 lat później kardynał znajdował się internowany w Komańczy. Wiedział, że za niego modli się cała katolicka Polska. I w związku z tym w swoich więziennych zapiskach zanotował.
zanotował jedną niezwykle ważną rzecz. Kim ma być pasterz? Kapłan, a zwłaszcza biskup. Że ma być człowiekiem odwagi. O jedno proszę, o Maryjo, byś wziąwszy wszystko moje, chciała bronić Kościoła Chrystusowego, Tobie oddanego, Twemu sercu niepokalanemu przed 10 laty. Ochraniaj go płaszczem macierzyńskim, skryj go w sercu Twoim. Jeśli jest Ci to potrzebne, zabij mnie, abym mógł żyć w Polsce Kościół Syna Twego. Wydaje mi się, że jednak potrzeba Ci gotowych ofiar, byś mogła zachować całość i czystość Kościoła Świętego, byś mogła przynieść dar męstwa sługom Jego. Ciągle jeszcze lękają się poniżej roztropności i obowiązku wyznania. Milczą nawet wtedy, gdy trzeba, by głosem wielkim krzyczeć. Daj im męstwo. Niech zrozumieją, że siła Kościoła polega na wyznawaniu przed ludźmi. O ten dar dla Kościoła i jego biskupów prosi Cię Twój niewolnik, oddając w ręce Twoje macierzyńskie, płodne i hojne, wszystko, czym ludzie dobrzy wsparli mnie w tym dniu 10-lecia sakry mojej. I drugi kontynuator. Przecież kilka miesięcy po tej tragicznej śmierci księdza Michała Rapacza święcenia kapłańskie przyjmował diakon Karol Wojtyła. Pisał o tym dniu i o tym swoim przeżywaniu owego dnia święceń w książce Dar i Tajemnica. Wiemy, że wspominał wtedy swojego kolegę z tego tajnego seminarium, jakie założył ksiądz arcybiskup Adam Sapieha. Razem służyli Sapiesze do mszy świętej. I kiedyś ten kolega miał przyjść i nie przyszedł. Karol Wojtyła poszedł do jego domu, by zobaczyć, co się stało. Okazało się, że nocą przyszło gestapo, uwięziono go, a kilka dni później jego nazwisko znalazło się na obwieszczeniach o kolejnych rozstrzelanych Polakach. Więc go wspominał w chwili święceń. Ale przecież musiał także myśleć o księdzu Rapaczu i innych kapłanach, którzy już zginęli wtedy, w pierwszych miesiącach tak zwanego wyzwolenia z rąk komunistów. I musiał wiedzieć, na jaką ścieżkę kapłaństwa wstępuje, patrząc na swoich pełnych męstwa poprzedników. W książce Dar i Tajemnica papież pisał tak o leżeniu krzyżem podczas święceń. Mający otrzymać święcenia pada na twarz całym ciałem. Czołem dotyka posadzki świątyni, a w tej postawie zawiera się wyznanie jakiejś całkowitej gotowości do podjęcia służby, jaka zostaje mu powierzona. Ceremonia ta pozostawiła głęboki ślad w moim życiu kapłańskim. Kiedyś po latach w Bazylice Świętego Piotra na początku soboru, mając przed oczyma ten moment święceń kapłańskich, napisałem utwór poetycki, którego fragment warto tutaj przytoczyć. To Ty, Piotrze, chcesz być tutaj posadzką,
by po Tobie przechodzili, by szli tam, gdzie prowadzisz ich stopy. Chcesz być tym, który służy stopom, jak skała raciczkom owiec. Skała jest także posadzką gigantycznej świątyni. Pastwiskiem jest krzyż. Pisząc te słowa, myślałem zarówno o Piotrze, jak i całej rzeczywistości kapłaństwa służebnego, starając się uwydatnić głębię znaczenia owej liturgicznej prostracji. W tej postawie leżenia krzyżem przed otrzymaniem święceń wyraża się najgłębszy sens duchowości kapłańskiej. Tak jak Piotr, przyjąć we własnym życiu krzyż Chrystusa i uczynić się posadzką dla braci. Moi drodzy, wracamy do tego czasu, który przeżywamy i do tej świętej chwili. W obliczu Kongresu Eucharystycznego naszej archidiecezji i w perspektywie bliskiej beatyfikacji czcigodnego sługi Bożego, księdza Michała Rapacza, wiemy z całą mocą, także dzisiaj cytowano słowa jednej z posłanek, która mówiła, że nie ma bardziej zbrodniczej ustawy przeciw kobietom jak zakaz aborcji. Taki jest świat. Świat mówi, mój Bóg nazywa się nie wiem. Mój Bóg nazywa się nie. Ale my, kapłani, wiemy, kim jest Bóg. I wiemy, jakiego Boga głosić musimy światu. Mój Bóg nazywa się miłość i prawda. Mój Bóg nazywa się miłość.